Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy murować ściany fundamentowe z bloczków betonowych i będzie tutaj aż 6 warstw. Będzie tutaj naprawdę wysoko, ale tak sobie inwestor zażyczył, więc tak będziemy robić, ponieważ stan zero jest tutaj, u góry. Bo tutaj nie ma prądu, musimy mieć swój agregat. Dobra, działa. Można lać wodę, sypać piasek i mieszać zaprawę i lecimy z tematem, bo 6 bloczków to już nie przelewki, 6 warstw to nie przelewki. Z tym zajdzie chwilę, uwierzcie mi. A tu jest stan zero, tu podobny jest stan zero. Wydaje mi się, że 6 bloczków jest za dużo, bo my jeszcze dajemy jeden solbet, żeby dać chudziak, już taki typowy solbet, i to jest właśnie ta cała strefa na izolację, na wszystko, ale inwestor sobie zażyczył, więc klient nasz pan, jak to się mówi. Cztery winkle wymurowane na wysokość 4 warstw bloczków betonowych. Szybka przerwa na kanapkę. Zostawimy to na chwilę, niech stężeje i lecimy za koleją. Będziemy uzupełniać sobie środki. Przepuścimy kanalizację 160 PCV przez 200 taką rurę, żeby to była taka jakby, może nie dylatacja, tylko no wiecie, o co chodzi, co będę tłumaczył. No, więc przepuścimy sobie przez 200, 160, żeby to była taki jakby peszel, o coś takiego, jakby coś się w życiu tam trzeba byłoby tam zajrzeć. No i za chwilę równamy wszystko za koleją. Więc jest naprawdę wysoko. Jest dopiero 4, a ma być 6. Więc tak jak mówiłem wcześniej, będzie podtąd plus 24 cm spustaka, więc finalnie tutaj będzie około 100, może 40 cm, coś takiego. 3 ściany zrobione na gotowo,
Czekamy, żeby wyschły, żeby zaizolować. Może uda się dzisiaj zaciągnąć dysperbitem. Jak nie, no to zostawimy na jeden dzień. Teraz będziemy walczyć ostatnią ścianą. Specjalnie tak robimy, żeby nie zostawić sobie przejścia, no bo jakoś trzeba chodzić. I prawdopodobnie dzisiaj ułożymy jeszcze tutaj solbet, tu w tym miejscu. Tak, żeby zrobić sobie już na gotowo, bo nie wiemy, kiedy będzie zasypywane. Możliwe, że jutro albo pojutrze. No na pewno wcześniej musimy zrobić izolację pionową, żeby to wszystko miało ręce i nogi, czyli dysperbitem w środku, na zewnątrz, styrodur, siatka klej, folia kubełkowa. Ale te rzeczy zobaczycie w następnym odcinku. Dzisiaj skupimy się na skończeniu murowania, czyli tutaj. Jak to jest, że jak nagrywam, to zawsze ktoś do mnie dzwoni, no. I to nie pierwszy raz już tak jest. Gotowe, ściany fundamentowe wymurowane na 6 bloczków. Teraz czekamy, żeby lekko przeschły i bierzemy się za pierwszą warstwę na solbecie. Oczywiście wcześniej dajemy jeszcze jedną izolację poziomą. Jak to wszystko ładnie wyschnie, no to zaciągniemy dysperbitem. Później jest styrodur, siatka, klej i folia kubełkowa. I bierzemy się za zasypywanie pomalutku. Później będziemy zagęszczać po trochu, bo mamy akurat no niezbyt mocny sprzęt, mamy tylko 100-kilowy, ale też uważam, że to trzeba robić z głową, żeby nie uszkodzić tych ścian, więc będziemy w taki sposób to robić. Więc zasypiemy trochę, zrobimy kanalizację, wyciągniemy wodę, wyciągniemy prąd do góry, gdzie ma być w swoim miejscu i będziemy zasypywać coraz bardziej do równego. Tak jak siądzie, będziemy lali w to wodę, żeby siadało. Zresztą zobaczycie w kolejnych odcinkach, dlatego łapka w górę i subskrypcja, jeżeli chcecie być z nami na bieżąco. A my działamy dalej, ponieważ jeszcze planujemy wykorzystać ten dzień na ułożenie solbetu, ponieważ dzisiaj i wczoraj w sumie, to jest około 12 godzin, zrobiliśmy to, co tutaj widać. Dwie osoby, 12 godzin. Więc wydaje mi się, że wynik jest fajny. Jest tu około 400 sztuk, więc... Fajnie, mi się podoba przede wszystkim. Trochę za wysoko, jak mam być szczery, według mnie znacznie za wysoko niż powinno być. Natomiast my jesteśmy firmą, która wykonuje takie prace, dlatego jeżeli ktoś chciał, żeby było tyle bloczków, to po prostu tyle zrobiliśmy. My tam nie dyskutujemy i nie mówimy, że za wysoko, za nisko. Po prostu takie mamy zlecenie, tak wykonujemy. Ale jak mam być szczery, według mnie troszeczkę jest za wysoko, ponieważ do tego dochodzi jeszcze solbet 24 i na przykład różnica w tym rogu to jest metr wyżej niż ziemia, tu około 30 cm do 40 i tam tak samo, a tam około 80, więc uważam, że lekko za wysoko. Natomiast tak jak mówimy, jesteśmy firmą, dostajemy zlecenie, wykonujemy, więc nas to nie interesuje. Może być nawet 50 do góry warstw, więc to już jest decyzja inwestora. Dobra, schodzimy na dół, bo to miało być jako z drona, bo nie mamy drona, więc to był nasz dron, a tak z dołu to wygląda. Więc to jest to, o czym mówiłem. Tyle jest różnicy. Czyli tu jest grunt, a tu jest ten, można powiedzieć, prawie stan zero, bo jeszcze dochodzi solbet. Więc no będzie jednak znacznie wyżej niż zakładałem, przynajmniej ja. Dobra, działamy dalej, bo czas goni, a mówię, jesteśmy dopiero 12 godzinę. Średnio taki stan, jak tutaj widzicie, robię do 3 dni na gotowo. Więc trzeba nie schodzić ze swoich standardów, więc działamy dalej, żeby do 3 dni roboczych zamknąć się ze stanem zero. O, piękna izolacja. I będziemy izolować odtąd dotąd. Tego nie będziemy izolować, w sensie malować. I tu jeszcze trzeba szczotą dobrze pociągnąć, bo wałkiem no to średnio, ale tak ma być, idealnie ma być. Zakryte, nie może być żadnych prześwitów. Najlepiej jak wyschnie pomalować jeszcze raz i wtedy jest 100% izolacji. I jak ktoś się pyta o ławy fundamentowe, ja nie izoluję. Dla mnie jest to uziom
i nie izoluję. Czasami zdarzają mi się sytuacje, że ktoś się pyta o ławy, to mówię po prostu z mostu, ja nie izoluję, jak ktoś chce, niech sobie izoluje. Dla mnie to jest niepotrzebna rzecz. Aczkolwiek zdarzały się sytuacje, że klient chciał, no ale dla mnie, tak jak mówię, tu jest uziemienie, to ma się dotykać do ziemi. Nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś izolował dookoła. Od góry owszem, ale nie dookoła. Dobra, lecimy dalej. Prawie koniec, ale zabrakło dysperbita. Tyle. Poszły dwa wiaderka po 20 kg, czyli 40 kg poszło dookoła oraz środek. No i niestety zabrakło. Czekamy, aż nam inwestor dowiezie jeszcze z 5 kg, żebyśmy mogli zakończyć. A w międzyczasie my bierzemy się za sprzątanie i zapakowanie, bo posmarowanie tej ściany to jest chwila, moment, więc w sumie my możemy nawet się już przebrać swoje ciuchy, tylko pamiętając, żeby się nie ubrudzić, bo niestety po tym się nie domyje. Ale tak wyszło. Wydaje mi się, że mega fajnie to teraz wygląda. Przede wszystkim jest tutaj bardzo wysoko. I teraz wystarczy tak dotrzeć te wszystkie, ten cały solbet, pierwszą warstwę dotrzeć i lecimy już na kleju. Ale oczywiście wcześniej trzeba zasypać, bo uwierzcie mi, że jakbym tam wszedł do środka, to bym już miał problem z wyjściem, bo jest tam około 100, jakieś 60 cm w głąb. Więc naprawdę jest tutaj mega wysoko. Naprawdę. Tu jest konkretna strefa przemarzania. Więc jeszcze z tego, co na wiadomo, inwestor będzie dowoził chyba ziemi, żeby sobie wszystko zrównać, bo tu jest wyżej, tu jest niżej, więc naprawdę mega wielki stan zero. Nie mogę tylko na mnie, mogę dołączyć do kurwa, nie, chociaż nie.